Jesteśmy na wizji. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym, trzecim już wykładzie online z naszego najnowszego cyklu, z najnowszego projektu Dwustulecie Polskiego Romantyzmu. Jak Państwo sobie może przypominają, było już spotkanie z panem profesorem Troszyńskim poświęcone dziennikom słowackiego, czy notatkom dziennym. Było przed 2 tygodniami spotkanie norwidowskie z tematyce, które prowadził pan profesor Andrzej Fabianowski. A dzisiaj chciałem Państwa zaprosić na malarsko-poetyckie spotkanie, czyli wykład online pani profesor Urszuli Makowskiej Instytutu Studiów, pani Ulo, z Instytutu Studiów Literackich, o właśnie, tak, z Instytutu Studiów Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pani Urszula Makowska od wielu lat bada, czy specjalizuje się w badaniu recepcji malarskiej, graficznej, twórczości słowackiego, jak również bada słowackiego jako plastyka, jako artystę plastyka, bada jego rysunki pozostawione między innymi w raptularzu. Jak Państwo wiedzą, też było spotkanie na ten temat, na temat raptularza z podróży na wschód. I obecnie przygotowuje książkę poświęconą właśnie całości recepcji w malarstwie i w rysunku twórczości Juliusza Słowackiego. Tak się złożyło, że jeśli chodzi o Juliusza Słowackiego, zachowało się stosunkowo niewiele jego wizerunków. Kilka takich portretów znanych szerzej. Co do kilku, zwłaszcza z młodości, były wątpliwości, czy przedstawiałem Słowackiego. Generalnie jest ich jak na tak znaną postać niewiele i na przykład w porównaniu z innymi naszymi wieszczami romantycznymi. Natomiast myślę, że żaden z poetów romantycznych nie doczekał się aż tylu oddźwięków, tylu po prostu nie ma tyle, żaden z poetów okresu romantyzmu, tylu obrazów, tyle rysunków, które powstały na bazie jego twórczości. No i trzeba sobie powiedzieć, że jest to twórczość od takiej ilustratoryjnej, tak, ilustracyjnej, może trochę niższego lotu, aż po twórczość największych polskich malarzy, artystów. Wystarczy wspomnieć na przykład Jacka Malczewskiego, tak, który wyjątkowo dużo obrazów ze swojej twórczości poświęcił właśnie motywom z twórczości Juliusza Słowackiego, głównie z Anhellego, ale także z Lili Benedy. To też Państwo śledzą tutaj na naszych łamach, czy na łamach Facebooka, czy naszych innych cykli o Słowackim i te jego związki właśnie z Malczewskim. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się za sprawą właśnie wykładu pani Urszuli Makowskiej całości recepcji jednego dzieła, Balladyny, a to dlatego, że no, jest tak dużo przedstawień, reprezentacji obrazowych jego twórczości, że postanowiła pani Urszula Makowska skoncentrować się na jednym tylko dziele i recepcji tylko jednego dzieło, czyli właśnie Balladyny. Stąd właśnie dzisiejszy temat, malarze czytają Balladynę. Korzystając z okazji, bo niektórzy Państwa są obecnie z nami, a ich nie będzie na końcu i na odwrót, chciałem jednocześnie zaprosić już na przyszłotygodniowe spotkanie też z tego cyklu Dwustulecie Polskiego Romantyzmu, aczkolwiek będzie mowa o zachodnim romantyzmie. Będzie to spotkanie z panem profesorem Piotrem Śniedziewskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, poświęcone jednemu z głównych tematów typowo romantycznych, a więc melancholii. I to spotkanie będzie za tydzień 13 o godzinie 18. Bliższe informacje i link do tego spotkania będzie jak zwykle na
Facebooku, zarówno Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową Instytutów Muzealnych, jak i na moim Bartosza Korzeniowskiego. Także zachęcam do śledzenia Facebooka, bo tam są najlepsze informacje. Przypomnę, że mogą Państwo zadawać pytania. Te pytania są dla nas widoczne. Ja je pod koniec spotkania, jak pani Urszula Makowska już skończy swoją prezentację, postaram się przekazać i będzie wtedy czas na dyskusję, do której serdecznie zachęcam. A teraz już oddaję głos pani dr Urszuli Makowskiej. Bardzo proszę. Dzień dobry. Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie panu profesorowi i przedstawienie mnie. No tylko dodam, że to jest Instytut Sztuki, ale Polska Akademia Nauk ma tyle instytutów, że któż by je spamiętał. Wykład będzie się składał z dwóch części. W pierwszej zrobię taki przegląd bardzo szybki zachowanych, choćby w reprodukcji prac inspirowanych Balladyną, a w drugiej części przedstawię te dzieła, które odczytałam jako interpretacje najbardziej twórcze i inspirujące. I teraz ja się tutaj zainstaluję tę swoją prezentację. Momencik, przepraszam. Tak, już jest widoczna. Ale jeszcze nie całkiem view Tak. jest. Tak. Dobrze. Słowacki przewidywał i akceptował jako odbiorcę dramatu także chłopca bogatego z rodziną, który czyta balladynę i którego ten utwór bawi jak baśń, a zarazem uczy jakiejś harmonii i dramatycznej formy. Balladyna może być więc czytana na różnych poziomach i na wiele sposobów. Może więc dlatego była i jest do dzisiaj chyba jednym z najbardziej znanych dzieł Słowackiego. Od prapremiery w Teatrze Skarbkowskim we Lwowie w 1962 roku do końca XX wieku Balladyna miała, licząc wznowienia, blisko 160 inscenizacji. Stała się inspiracją dla kilkudziesięciu dzieł plastycznych oraz przedmiotem niezwykle licznych przeróbek, pastiszów i parodii. I jest obecna także w naszej codzienności. A tu jest współczesne dzieło inspirowane Balladyną. Ja pokazuję tylko dwa obrazki. Tych obrazków jest bardzo dużo, ale wystarczy wejść na stronę Łodzi Kaliskiej, Łódź Kaliska, Balladyna Selfie, żeby zobaczyć ten bardzo interesujący, wieloczęściowy pastisz. Pokaz mój rozpoczyna, to znaczy najwcześniejsza praca związana z Balladyną to niezachowany obraz Ignacego Girdziejewskiego. Powstały prawdopodobnie tuż przed 1860 rokiem. Nie wiemy o nim nic więcej poza tym, że był zatytułowany Goplana. Natomiast ten rysunek Leona Picarda, reprodukowany w takim albumie charytatywnym, powiedzmy, przedstawiam na początku dlatego, że odnosi się do inicjalnej części Balladyny, czyli do listu dedykacyjnego, i gdzie Słowacki powołuje się na tego starego i ślepego harfiarza, który nie ma słuchaczów. A to już w kolejności chronologicznej pierwsza ilustracja Tomasza Łosika, zaraz ja może tu, tak,
który pokazuje, jak widzimy, goplanę wyciągającą grabca z wody. To powiedzmy jest pewna rzadkość, bo nie znalazłam takiej sceny nigdzie indziej. Chciałam jeszcze powiedzieć, że artyści na ogół ilustrowali pierwszy akt, natomiast i pewne sceny powtarzają się, natomiast późniejsze raczej były zaniedbywane. Tu jeden z najładniejszych obrazów, też nieistniejących, i to obraz, który był chwalony bez miary przez krytyków, przez recenzentów, co w ogóle niezwykle rzadko się zdarzało, jeśli chodzi o obrazy odnoszące się do literatury, które były na ogół mieszane z błotem. Natomiast o tym wszyscy pisali z zachwytem i nawet pisano, że idźcie warszawianki na wystawę, zobaczyć swoją siostrę, tak pełną wdzięku jak wy. Goplanę malowało i rysowało jeszcze kilku innych artystów i to w ciągu całego tego okresu do 1939 roku. A więc tu pokazuję po kolei te prace. Ja tak szybko przesuwam, dlatego że chcę się zmieścić w czasie, a nie są to takie arcydzieła, które by należało długo kontemplować. Tutaj takie typowo pocztówkowe interpretacje Goplany, balladyny właśnie przedstawiające Goplanę raz z grabcem, raz solo. Tu obrazek, który nie tak dawno znalazł się na aukcji, uchodził do tej pory za zaginiony, ale był znany z reprodukcji. I o ile reprodukcja w czasopiśmie Maski była podpisana jak należy Goplana, o tyle na aukcji podpisano go Jaskółki. No co nie jest błędem, ale tak jakby nie chwycono tego, że jest to obraz do balladyny. I wreszcie ostatni obraz z Goplaną Franciszka Siedleckiego, który i ilustrował Słowackiego i zrobił jego dwa portrety i był twórcą, co chyba najważniejsze, rewolucyjnych zupełnie scenografii do jego sztuk wystawianych przez Solskiego w Krakowie w 1909 roku. To była Balladyna, Lidla Weneda i Sen Srebrny Salomei. Niestety te jego koncepcje nie znalazły kontynuatorów, ale myślę, że to był jeden z najciekawszych scenografów Słowackiego. I wreszcie ostatni chronologicznie i chyba przykład. Ja nie wiem, czy Władysław Żurawski zrobił więcej takich drzeworytów ilustrujących inne fragmenty balladyny. Niemniej właśnie jeśli chodzi o ilustracje znane, to nie miałabym nic przeciwko temu, żeby z takimi została wydana balladyna. Tu jest też unikatowa scena, czyli Chochlik i Skierka w zamku Kirkora. Grabiec wyciągany przez Chochlika z błota Piotra Stachiewicza. Ja przypuszczam, że ten obraz powstał w konsekwencji tego obrazu. One oba są niezachowane, bo ten Kirkor w chacie wdowy jest odpowiedzią na konkurs rozpisany w 1982 roku przez Towarzystwo Literacko-Artystyczne w Krakowie, do którego wybrano właśnie jako taki sprawdzian tę scenę, czyli trzecią scenę pierwszego aktu. I być może było to związane z tym, że w Warszawie w 1882 roku wystawiono tylko ten fragment balladyny, bo tylko na tyle pozwoliła cenzura. Do konkursu przystąpiło 8 kandydatów. Pierwszą nagrodę zdobył Stanisław Rosowski, którego, a drugą Piotr i dwie drugie Piotr Stachiewicz i Julian Maszyński,
Oprócz tego rysunku żadna praca konkursowa nie jest znana. Być może do tego konkursu przygotowywał się również Władysław Motty, którego taki rozpoczęty szkic tuszem znajduje się w Muzeum Literatury, a dużo wcześniejszy, jeszcze z czasów szkolnych, rysunek przedstawia Pustelnika i Kirkora. Władysław Motty o tyle jest ważny, że jego ojciec Marceli spotkał się ze Słowackim w Poznaniu w 1848 roku w domu Bukowińskich. Zresztą Marceli Motty ożenił się z Bukowińską i być może te kontakty ojca wpłynęły na zainteresowania Władysława, który zresztą zilustrował jeszcze kilka innych utworów Słowackiego. To znów Kirkor w chacie wdowy, akwarela reprodukowana w albumie z 1909 roku. Ona została przez komentatora Czesława Jankowskiego nazwana, określona tak: nie ma tu żadnej konwencjonalnej poetyczności, jest realizm jakby archeologicznego dokumentu i zabytku. Komentator nieco się pomylił, dlatego że jest to raczej efektowne zestawienie elementów zupełnie heterogenicznych, zarówno co do czasu, jak i kultury. Ale właśnie przez to ta w końcu skromna akwarela bardzo odpowiada koncepcji balladyny, jaką przyjął Słowacki. Właśnie połączenia w całość elementów z różnych miejsc, z różnych utworów. Tu jeszcze przykłady balladyny z Kirkorem Chełmońskiego, który bardzo rzadko ilustrował literaturę. I wreszcie balladyna Andriollego, jedyna przedstawiona w ten sposób, że wydaje się groźna i triumfująca. Natomiast w tych scenach, w kolejnych scenach, które w kolejnych realizacjach artystycznych ukazujących tę scenę, już nie ma, już nie wygląda, raczej triumfująca jest Alina. Tu jeszcze Kazimierza Alchimowicza, tego, który namalował taką goplanę, która jest znana tylko reprodukcji. Też obraz ciekawy, bo nie przedstawia balladyny, tylko goplanę przyglądającą się z daleka zabitej Alinie. A tutaj kilka takich obrazków, rysunków z balladyną, która raczej jest pokonana albo przynajmniej cierpiąca. Tu rysunek Malczewskiego, gdzie właśnie tą osobą silniejszą wydaje się Alina. I tu Malczewskiego jeszcze są dwa szkice. Obraz Malczewskiego to jest bardzo, bardzo niewielki obraz. Ja go zresztą rozjaśniłam, bo on jest niezwykle ciemny i prawie nic by nie było widać. I zestawiłam z drugą kompozycją, bardzo podobną, też taką skomponowaną w pionie. I obie te kompozycje pokazują balladynę siedzącą nad Aliną, jakby obezwładnioną tym, co zrobiła, to zwłaszcza u Malczewskiego widać. Natomiast Hanna Miłkowska przedstawiła balladynę, która jakby sprawdza, czy Alina żyje. I obrazek Dębickiego, przeznaczony do dekoracji teatru we Lwowie, do plafonu sali lustrzanej, a tutaj reprodukowany na pocztówce. No, scena jest bardzo taka teatralna, co jakby się zgadza z tym, że jest przeznaczona do teatru, ale nie sposób się oprzeć wrażeniu, że balladyna zdarła z siostry szaty po to, aby dokładnie, precyzyjnie wycelować w jej serce.
Także to jest jedna z takich prac, no, mimowolnie humorystycznych. Tutaj fotografia pokazuje ten obraz umieszczony w teatrze. Jest tam do dzisiaj. Kilka obrazów z samą Balladyną. I to rysunek Wyspiańskiego, który właściwie nie wiadomo, czy przedstawia Alinę, czy Balladynę, przedstawia dziewczynę z dzbanem. I on rozpoczyna taką serię prac, gdzie dziewczyna niosąca dzban, idąca przez las, ale właściwie sam dzbanek wystarczył, mogła stać się jedną z bohaterek dramatu. I tu kilka kolejnych przykładów. One, niektóre, tak jak ten obraz Władysława Jarockiego, funkcjonował pod dwoma tytułami: Góralka z malinami albo Balladyna. Natomiast ta druga dziewczyna, którą namalowała Klementyna Mien, skąd inąd jej ojciec też był wielbicielem i tłumaczem słowackiego oraz autorem zakończenia, które dopisał do Chorsztyńskiego niezbyt szczęśliwie. No i Klementyna Mien również podpisała ten obraz cytatem z dramatu i nie pozostawia to wątpliwości co do związku z dziełem słowackiego. I wreszcie dwie dziewczyny z dzbanami, ten obraz Larisy Domańskiej został wystawiony jako Balladyna, natomiast dziewczyna z dzbanem Kuny dopiero przez mieszkańców Warszawy, ponieważ rzeźba ta stanęła w Parku Żeromskiego na Żoliborzu i żoliborzanie nazwali tę dziewczynę Aliną, ale Kuna chyba niekoniecznie przewidywał, że tak ją należy kojarzyć. Bardzo rzadko, właściwie ja tylko chyba tę jedną scenę znalazłam ukazującą ucztę na zamku Kirkora. To jest szkic olejny, niewielkich rozmiarów. I ten szkic do tej pory był w zbiorach, w katalogach i w inwentarzach Muzeum Narodowego w Krakowie podpisany scena biblijna. No, mi się udało, jak to przeglądałam, no, określić właściwy tytuł tej kompozycji. Krudowski zrobił jeszcze kilka ilustracji do Słowackiego, między innymi do dalszych pieśni Beniowskiego, ale również taki rysunek do Balladyny z tą staruchą, która przynosi rożek ludomoru Balladynie. Scena uczty znajdzie się także wśród ilustracji Władysława Pawliszaka, które zamieszczono w trzecim tomie dzieł Słowackiego. To była taka i pomysł Hesika, Mejeta, patronowało temu pismo Wędrowiec. Wydano w sześciu tomach dzieła Słowackiego. Zaproszono 15 chyba autorów, ale efekt mimo dobrego papieru i starannego druku nie był, oględnie mówiąc, zachwycający. Gabriel Korbut pisał tak: te ilustracje to uosobienie szablonu i banalności. Niektóre są okropne, jakieś ohydne babsko ma wyobrażać Amelię z Mazepy. Inne uderzają mimowolnym komizmem lub naiwnością i kwalifikują się raczej do jarmarcznych wydań romansów. Korbut nie odnosi się do ilustracji Pawliszaka, który do tego wydania zrobił jeszcze obrazki do Ojca Zadżumionych, Beniowskiego i Księcia Niezłomnego.
Ale faktycznie oglądając te obrazki, można by się podpisać pod opinią Korbuta. Z wyjątkiem może ostatniego, piątego rysunku, który wydaje się najciekawszy z tych wszystkich prac. A dla mnie on jest ważny również dlatego, że skojarzył mi się z epizodem opisanym, nie z epizodem, tylko z faktem, opisanym przez Jarosława Iwaszkiewicza, mianowicie w Balladyna wystawiona w 1914 roku w Warszawie. Kończyła się bardzo podobnie jak ten rysunek. Stanisława Wysocka, kreująca rolę bohaterki tytułowej, wymyśliła, że będzie z łomotem spadać po schodach, na których i te schody były znacznie wyższe, na których stał tron. Także to spadanie ze schodów, oczywiście Wysocka nie musiała się inspirować tym obrazkiem, ale można to tak skojarzyć. Tu jest właśnie Wysocka w koronacyjnej, w tej królewskiej sukni, obok projekt Ruszczyca. Przy okazji ja myślę, że takie projekty jak właśnie ten Ruszczyca, ja przedstawiam tylko kilka z tych jego prac, można właściwie traktować też jako ilustrację. I to jest taka ciekawa dla mnie sprawa, że ja jestem rozdarta, że ponieważ zakładam, że nie uwzględniam projektów scenograficznych, to jednak przy takich pracach jak Ruszczyca mam wątpliwości i to samo dotyczy rysunków Zofii Stryjeńskiej. Natomiast zupełnie konwencjonalne ilustracje zrobił i powiedzmy sobie nie najlepsze Adam Setkowicz na pocztówkach. To jest, one są wszystkie bardzo znane, ja jedną tu pominęłam. W swoich apoteozach Słowackiego Setkowicz Balladynę stawia na pierwszym planie jako najważniejszą bohaterkę i to w obu apoteozach. Balladyna znalazła się także w apoteozie już znacznie bardziej udanej autorstwa Piotra Stachiewicza. Ta praca również została reprodukowana na pocztówce i podobny zestaw bohaterów Stachiewicz wprowadził do takiej karty iluminacyjnej, czyli nalepki okiennej, którą powielono w litografii, którą sprzedawano w 1909 roku we Lwowie i być może w Krakowie. Ludzie umieszczali takie obrazki w oknach, akcentując tym swój udział w jubileuszu poety w jesienią 1909 roku. I teraz już przejdę do tych wyjątkowych obrazów. Pierwszym z nich to od niedawna znany obraz Wojciecha Gersona. Mówię od niedawna, dlatego że on przez całe lata był bardzo rzadko pokazywany. Przed wojną chyba tylko dwa razy i prawie nikt nie pisał o tym obrazie w prasie. Gerson namalował tę Balladynę na początku 1900 roku. Miał wtedy prawie 70 lat i jest to jedno z ostatnich jego dzieł. Obraz ten był przygotowany na wystawę jednobarwną w Warszawskim Towarzystwie Artystycznym właśnie w maju tego roku. W ostatnich latach życia Gerson zajmował się głównie malarstwem religijnym. Więc skąd ta Balladyna? Wiadomo, że kilka lat wcześniej, czyli w 1894,
Gerson zaprojektował scenografię i kostiumy do Balladyny, do inscenizacji dramatu w Krakowie. Zresztą te kostiumy zostały bardzo wyśmiane, jak i całe przedstawienie przez Kazimierza Tettmajera, który między innymi o Alinie w chacie wdowy napisał, że wyglądała na scenie jak pensjonarka z Gorlic przystępująca do egzaminu. W tym samym roku, kiedy trwały próby do Balladyny na scenie teatru, Władysław Żeleński kończył operę Goplana na motywach Balladyny i wystawioną dwa lata później, czyli w 1896, i Gerson również do tego przedstawienia zrobił kostiumy. Gerson był bardzo wziętym ilustratorem. Zrobił niezwykle dużo ilustracji do bardzo różnych książek i między innymi wydanej w 1871 roku antologii zamieszczono obrazek jego autorstwa do poematu w Szwajcarii, o którym Wiktor Gomulicki wyraził się już dużo później. Trudno było zdobyć się na wybór mniej trafny. Ale zostawmy to i przejdźmy do Balladyny. Konstrukcja obrazu pozornie nie różni się od konwencji alegorii, w której istoty z innej rzeczywistości towarzyszą głównemu bohaterowi. Jako upostaciowanie nieobecnych osób albo pojęć abstrakcyjnych. I to samo można powiedzieć, znaczy do takich przedstawień można też zaliczyć to wyobrażenie Orestesa. Tu jeszcze taka już współczesna, powiedzmy, Balladynie Gersona, wersja tego sumienia pojawiająca się jako takie cienie na ścianie. A te widoczne za Balladyną widma siostry i matki to właśnie są jej erynie, czyli zwizualizowane wyrzuty sumienia. Jeśli tak, no to kiedy ją dopadają? Ponieważ są zbudowane z tej samej materii, to znaczy, że jest to już po śmierci matki. Pomiędzy śmiercią matki Balladyny a jej śmiercią piorunową mija niedługa chwila, a cała scena rozgrywa się we wnętrzu, w zamku gnieźnieńskim. Więc z całą pewnością ten obraz nie pokazuje konkretnej sceny, ale raczej jest syntezą dramatu albo charakterystyki bohaterki. Porządek lektury tego komentarza Gersona do Balladyny wyznaczają te wszystkie właściwości płótna, które przekraczają dotychczasową praktykę artystyczną Gersona w zakresie kolorystyki, kompozycji i stosunków przestrzennych. Obraz jest czarno-biały. Trzecim kolorem jest kolor płótna, czego dobrze nie widać na tej fotografii. I być może wiadomo, że malarze często robili takie monochromatyczne obrazki, przygotowując właśnie ilustracje do książek czy do prasy. Natomiast w obrazie o tak znacznych rozmiarach to prawie się nie zdarzało. Być może Gerson chciał zasygnalizować, że jego obraz nie pokazuje jakiejś sceny z życia czy sceny historycznej, tylko właśnie odnosi się do literatury. Redukcja kolorystyki zatrzymuje się zatem na poziomie referencyjności związku z dramatem.
Tu jeszcze już mniejsza z tym, że Gerson nie bardzo cenił kolory, uważał, że rysunek odgrywa rolę pierwszorzędną w malarstwie, a kolory jakby są tylko dodatkiem, co oczywiście ta teoria ma wielką tradycję, począwszy od Arystotelesa. Ale teraz, co jeszcze oprócz koloru jest dziwnego w tym obrazie? Wiadomo, że Gerson rozwiązywał podobne problemy już wcześniej, a więc malował ducha, jak tutaj. Pokazywał duże postacie wypełniające prawie całe płótno, pojedyncze, jak w tych dwóch przykładach. Pokazywał też postacie ujęte pod światło, ale ten pejzaż, który jest w Balladynie, nie przypomina tamtych obrazów, a raczej to ujęcie pod światło jest bliskie, no oczywiście zachowując proporcje, z autoportretem Courbetta, gdzie ta ciemna sylwetka rysuje się na takim rozświetlonym tle. Takie rozświetlone niebo malował Gerson w swoich świetnych pejzażach górskich, ale przestrzeń w Balladynie, mimo podobieństwa do tych rozświetlonych pejzaży, mimo tego podobieństwa ta przestrzeń jest wyraźnie sztuczna. Tego może dobrze nie widać, ale w oryginale sprawia to wrażenie, że ta jasna część nieba stanowi jakby lej czy tunel, który rozciąga się za plecami Balladyny. Nie jest to jakaś ozdoba czy takie rozwiązanie tylko artystyczne, ale wydaje się, że ta przestrzeń taka nieskończona pokazuje, że obszar, który bohaterka skaziła złem, jest po pierwsze ogromny, a po drugie dla niej niedostępny. Balladyna Gersona została przyciśnięta tutaj do płótna, wypchnięta z obrazu, nie należy, prawdę powiedziawszy, już do jego przestrzeni, a ta rozwiana suknia tworzy kształt jakby jakiejś takiej, jej zarys upodabnia bohaterkę do ćmy, która szamocze się i tłucze o szkło. Postacie ofiar Balladyny, chociaż mgliste, odcinają morderczynię od tego świata, który właśnie się rozciąga i który jest jej niedostępny, i dociskają ją sobą jakby do ogromnej szyby, która znajduje się na powierzchni obrazu. Balladyna znajduje się więc jak gdyby w pułapce i co ciekawe, nie ma tu jej łokieć, prawie wychodzi z tego płótna, wychodzi poza jego powierzchnię, a co jeszcze dziwniejsze, nie ma tu konwencjonalnego skrawka ziemi pod stopami. Gerson wcześniej mówił, że należy płaszczyznę, na której malowidło się wykonuje, uważać za szybę, za którą widać zadanie obrazowe, i ta scena musi być kawałek odsunięta od szyby w głąb. Natomiast w Balladynie Gerson już nic sobie nie robił z tej zasady. Po raz pierwszy i ostatni. Tu widać, na czym polega różnica w takim tradycyjnym, akademickim i typowym, i stosowanym przez Gersona ujęciem postaci, a zazwyczaj tym ujęciem, jakie prezentuje w Balladynie. Kolejny ważny element to gesty Balladyny. One nie znamionują osoby twardej i bezwzględnej, bo jedną ręką
ona jak gdyby odpycha to, co nie daje jej spokoju. To jest gest, który był wykorzystywany w teatrze. Tutaj jest Antonina Hoffman w roli Balladyny dwa razy i właśnie też ma taką podniesioną rękę odpychającą coś, ale jest to w ogóle gest niewinności. Tak broni się Józef przed żoną Putyfara w malarstwie dawnym, czego widzimy tu przykłady. I na przykład Zuzanna tak broni się przed starcami. A więc jest to gest ofiary, a nie napastnika. Drugi gest ręki podniesionej do czoła to oczywiście można interpretować w ten sposób, że Balladyna dotyka tego miejsca, gdzie znajduje się owa czerwona plama piętnująca ją jako morderczynię. Gerson, ja już skrócę ten cytat, napisał w tym roku, kiedy wystawił Balladynę, że ręka człowieka zawsze zmierza do tego miejsca ciała, które cierpi, cierpiało lub będzie cierpiało. A więc głowa jest miejscem cierpienia Balladyny. Przepraszam? Ponieważ kłębią się tam te straszne myśli, te wyrzuty sumienia i Balladynie wydaje się, że to, z czym sobie nie może poradzić, to jest pamięć i sumienie, bo wydaje jej się, że z uczuciami już sobie poradziła. Taki gest również był stosowany w teatrze, ale także w obrazach ukazujących melancholików czy osoby smutne bądź tragiczne, jak tutaj. Chociaż właśnie te otwarte usta Balladyny każą zestawić jej oblicze z takimi profilami częstymi zwłaszcza w malarstwie Delacroix, którego notabene Gerson pod koniec życia bardzo dobrze o nim pisał. Balladyna już dawno została przez niektórych badaczy rozpoznana jako postać tragiczna, ale u Gersona potwierdzają to także związki międzyobrazowe płótna. Z powodu dekoracyjnie rozwianej szaty i specyficznego typu fizjonomii i całej postaci można ten obraz skonfrontować z płótnami prerafaelitów przedstawiających kobiety tajemnicze, przeklęte czy udręczone. Tutaj jeden z przykładów. Balladyna przypomina też malowane wizerunki Medei. Tu pokazuję kilka. A szczególnie Medei Delacroix. Jest tak samo, Medea jest tak samo, obie są uchwycone w ruchu, w takim skręcie ciała, z profilowym ujęciem twarzy i z rozchylonymi ustami. Jedna dopiero będzie zażynać swoich synów, poćwiartowawszy wcześniej brata, natomiast druga zdążyła zabić matkę i siostrę. Już bardzo wcześnie Medea Eurypidesa była rozumiana jako osoba, która właściwie niespójna, jest zarazem dobra i zła, nie może istnieć i powiedziano o niej, że Medea przemierza życie, zostawiając zgliszcza. Na tym samym polega tragedia Balladyny. Mimo, że to nie namiętność, lecz ambicja prowadzi ją do zbrodni. Z Medeą łączy Balladynę jeszcze jedna cecha, którą, jak się zdaje, akcentuje Gerson. Bohaterka Słowackiego chce się wydostać z wieśniaczej chaty,
po to, aby zdobyć niezależność. Udaje jej się to, ale za cenę strachu i samotności. Co ciekawe, Eusebiusz Słowacki, ojciec poety, przywołał w swoim traktacie o smaku w rozdziale o wielkości i górności Medeę z dramatu Korneja, której, jak pisał, słowa znamionują prawdziwą górność odwagi, gdy na pytanie, któż ci wśród klęsk tak wielu pozostał, Medea odpowiada, ja sama i dość na tym. Przesadą byłoby twierdzenie, że Gerson oczyścił bohaterkę, ale pokazując jej cierpienie, uświadomił jej dwoistość, niejednoznaczność. Również Alina i wdowa nie stoją bez reszty po stronie dobra. Alina patrzy z wyższością i z pogardą, z wyżem swojej niewinności na balladynę, natomiast wdowa wygraża złej córce pięścią. Nie jest to matka umęczona, kochająca i heroiczna, ale ta, która przeklina dziecko. Przecież wdowa mówi, powiem chmurze, niech bije w zamek gromem, kiedy zostaje wyrzucona, bo dajcie ten chleb zadławił, czyli przeklina swoją córkę. Ta wizja wdowy wygrażającej balladynie kieruje uwagę odbiorcy nie na jej śmieszne i zgubne w końcu przywary, ale na dziwną konsekwencję jej zachowania w końcowej scenie dramatu. Mianowicie wdowa przychodzi, aby oskarżyć przed sądem swoją córkę i dowiedziawszy się, że ma być skazana na śmierć, wtedy odmawia podania jej imienia, ale skoro przychodzi po to, to znaczy, że liczyła na jej ukaranie. I teraz gdyby balladynę skazano na dożywocie, czy na ciemnicę, czy wtedy wdowa by się podałaby imię swojej córki? Oczywiście niekonsekwencja jako jedna z zasad konstrukcyjnych balladyny dotyczy również osób dramatu. Nic nie prowadzi w całej balladynie tam, dokąd powinno, a bohaterowie nie są tymi, za których się podają, czy za których w pierwszej chwili chcielibyśmy ich uważać. I przechodzę teraz do następnej kwestii, mianowicie do obrazów Leona Wyczółkowskiego. Wyczółkowski był uczniem przez jakiś czas Gersona, ale jego oba obrazy, o których będę tu mówić, a właściwie trzy obrazy, powstały wcześniej niż gersonowska balladyna. Przedstawił balladynę, Alinę, przepraszam, dwukrotnie, za każdym razem jako trupa. Pierwszą wersję ukończył prawdopodobnie w 1879 roku. Pierwotnie ten obraz miał przedstawiać dziewczynę i bazyliszka. Wyczółkowski tak o nim mówił. Kogut kur magnetyzuje ją. Ściana skały odbija promienie. Bazyliszek siedzi w grocie. Matejko nic mi nie pomagał. Dałem ten obraz Bałuckiemu. Wyczółkowski nie wyjaśnił, dlaczego zmienił temat obrazu, ale skojarzenie dziewczyny uśmierconej wzrokiem bazyliszka i dziewczyny zabitej przez siostry jest oczywiste, jeśli pamiętać, że w obu sytuacjach dziewczyna jest zupełnie bezbronna i w obu przypadkach jest to zabójstwo przez zaskoczenie i zahipnotyzowanie. Alina już w połowie rozmowy z siostrą widzi nóż w jej rękach, ale wcale nie ucieka. A kiedy balladyna się zbliża, stoi jak skamieniała i tylko mówi, o nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Jest wyraźnie zahipnotyzowana. Ten pierwszy obraz jest jeszcze, ja jeszcze tu pokażę ramę, którą być może zaprojektował sam Wyczółkowski do tego obrazu, ponieważ ramę do bazyliszka podarował Jackowi Malczewskiemu, więc jak zmienił temat, to pewnie i zmienił ramę. Ten pierwszy obraz jest jeszcze taki dość akademicki i jako
analogię do ułożenia ciała podawano często panienki z Nadsekwany, Gustawa Courbet, ale takich analogii dostarczają inne obrazy, jak tutaj tak samo leży Dante, czy Święta Weronika, czy wreszcie obraz, który być może najwięcej ma wspólnego z Aliną Wyczółkowskiego, a mianowicie takiego akademickiego malarza Gabriela Maxa, bardzo wziętego i bardzo dziwnego, jeśli chodzi o tematy, na przykład mistrza malowania małp oraz różnych stygmatyczek i nawiedzonych. I ten obraz również odnosi się do utworu literackiego, ale nie będziemy się już w to w tej chwili zagłębiać, ale wydaje się, że tu jest najpodobniejsze ułożenie ciała i sytuacja, ponieważ ta dziewczyna została uduszona przez lwa. Alina Wyczółkowskiego wywołuje też skojarzenia z dość licznymi obrazami przedstawiającymi dzieci, śpiące dzieci, ale nie w domu, tylko gdzieś w lesie czy na łące. Jest w tych obrazach pozornie takich miluchnych, słodkich, coś jednak niepokojącego. Nie wiem, być może po obejrzeniu tej Aliny dopiero ja te obrazy zaczęłam widzieć w ten sposób, ale niewątpliwie są one dziwne. Okazuje się, że Alina jest podobna raczej do dziecka niż do dorosłej panny. Jej typ fizjonomiczny przypomina takie typy matejkowskie, co nie dziwi, zważywszy, że Wyczółkowski malował ten obraz mieszkając u Matejki. Oczywiście Helenka Matejkówna nie musiała pozować Wyczółkowskiemu. Chodzi tylko o to, że mógł się zapatrzeć na tę dziewczynkę. Bohaterka zaskakuje swoją dziecięcością. Wygląda na 10, może 12 lat. Taką koncepcję, a chyba również zmianę tematu tego obrazu, można wiązać z osobą Michała Bałuckiego, któremu Wyczółkowski podarował ten obraz, być może w prezencie ślubnym. Bałucki, wielbiciel słowackiego i autor naprawdę świetnych tekstów, między innymi takiego krótkiego rozbioru balladyny, który zamieścił w prasie, napisał też w 1867 roku, wydał książkę o kobietach dramatów słowackiego i tam właściwie chyba jako pierwszy napisał coś więcej o balladynie, którą zbywano na ogół, o Alinie, zbywając ją dwoma, trzema zdaniami. Opis Bałuckiego tej postaci, podporządkowany jakby idiolektowi młodszej siostry z dramatu słowackiego, właśnie każe widzieć w Alinie dziewczynkę, a nie dziewczynę. Bałucki pisze tak. Uwija się wśród malin, przyśpiewując sobie wesoło. Pustuje i chichocze się, rozgadawszy się, brzęczy jak pszczółka. W końcu jej swoboda, wesołość, wszystko to przyprowadza balladynę do wściekłości. Ona nie dla malin zabija, ale że nie może znieść blasku jej cnotliwej duszy. To ostatnie zdanie mogłoby się wszak zakończyć inaczej. Nie dla malin zabija, ale dlatego, że nie może znieść jej złośliwości, protekcjonalnego tonu i tego brzęczenia pszczółki. No wiadomo, że Bałucki raczej nie podpisałby się pod takim zakończeniem, jednak w jego tekście spod wizerunku idealnej i anielskiej Aliny wyziera infantylna i złośliwa dziewczyna, która dużo później, już na początku naszego wieku, zostanie nazwana wręcz prowokatorką. Alina pokazana jest w ten sposób, jakby widz idący przez las niejako natknął się na ciało, które zostało wydobyte z mroku
nienaturalnym, niemal punktowym światłem. Ale kolejność etapów percepcji została narzucona także przez zróżnicowanie materii obrazu. Otóż gładko malowana głowa i dwa sznury korali, jakby ucinających tę głowę poniżej sterczącego dziwnie kołnierza, a także obie dłonie dziewczyny, wszystko to jest malowane tak iluzyjnie i przyciąga oko najpierw. Dopiero potem wzrok szukający kontynuacji wpada w zasadzkę. Cała reszta obrazu malowana jest bowiem zupełnie inaczej, takimi swobodnymi uderzeniami pędzla, szkicowymi plamami, bardzo tak bez tego wykończenia, które widać w twarzy i w dłoniach. I w dodatku bez zróżnicowania materii pomiędzy faktury, między ubiorem Aliny a roślinnym tłem, tak właśnie jakby to chodziło o tę samą materię. Wydaje się, że Alina została jakby wciągnięta i porośnięta przez tę roślinność, jakby się zaczęła już przerośliniać. Proces integrowania Aliny z przyrodą, jeszcze nie, zanurzenia w żywiole, z którego wystaje jeszcze tylko głowa i dłonie, można odczytać jako przejście dziewczyny przez śmierć do natury, której prawa pogwałciła jej starsza siostra, właśnie zabijając ją. W obrazie jest zatem w jakimś sensie obecna również goplana, która panuje i rządzi naturą w Balladynie. Ale i pamięć o Balladynie jest tu zachowana. Może to niezbyt dokładnie widać, ale Alinie zsunął się z głowy taki wianeczek z chabrów zapewne, z którego jeden kwiatek znalazł się na czole dziewczynki, właśnie w tym miejscu, gdzie Balladyna nosiła krwawe piętno morderczyni. Alina jest tu więc jakby lustrem Balladyny. O siostrach w ten sposób pisała dopiero Maria Janion, ale sugestie znajdujemy już u Bałuckiego i oczywiście u Wyczółkowskiego. Ja na momencik jeszcze wrócę, żeby pokazać, że tymi roślinami, które są tutaj bardzo charakterystyczne, są dziewanny i jako przejście do kolejnego obrazu pokazuje właśnie obrazek, gdzie są dziewczynki na łące z dziewannami. I to jest już druga Alina, która stanowi kontynuację wcześniejszych pomysłów. Ten obraz ulegał także zmianom w trakcie tworzenia. Wyczółkowski pisze tak. Alinę, kiedy malowałem we Lwowie, Adam Chmielowski rzekł: bardzo dobry obraz, ale rzuć ją na zieleń jako legendę. To legenda, mit. Dlaczego malujesz to realnie? Zrób to jako legendę. Chmielowski, brat Albert, zdawał sobie sprawę, że do Balladyny nie można przykładać realistycznej miary, czego w tym czasie nie chciało zaakceptować tylu innych czytelników i interpretatorów. A przecież Słowacki zapowiadał w liście dedykacyjnym: ja z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę. I okazało się potem, że Wyczółkowski, wyznaczając baśniowe kontury swojej kompozycji, zbierał cięgi za to samo, za co ganili krytycy pisarza. Na przykład jedna z recenzentek pisała o obrazie Wyczółkowskiego tak. Jedna z recenzentek żądała, aby Wyczółkowski był zarazem wierny widzeniu realistycznemu i wierny poecie. I nie widziała w tym paradoksu. Swoją recenzję kończyła tak. Alina zabita przez siostrę zawiodła zupełnie nasze oczekiwania.
artysta wziął tutaj rozbrat z prawdą i z naturą. Rozbrat z prawdą polegał nie tylko na odejściu od realiów dramatu, że nie ma tu wierzby, że Alina leży na łące, a nie w lesie, ale wyrażał się przede wszystkim w spłaszczeniu przestrzeni, odejściu od iluzji i od trójwymiarowości w określaniu kształtów. Odrealnienie jest tu jeszcze bardziej oczywiste niż w tej wcześniejszej wersji Aliny. Jednocześnie w obrazie następuje jakby pogłębienie tego procesu pochłaniania Aliny przez przyrodę. Chociaż łodygi malin tworzą wokół głowy dziewczyny taką aureolę, to pozostałe krzewy zdążyły już opleść jej ciało kolczastymi gałązkami. Alina została pochłonięta przez te rośliny, które ją uwięziły jakby natychmiast po upadku. Umierając, weszła w przyrodę jak w nowe życie. O tym pośmiertnym życiu Aliny w kwiatach mówił Filon, kiedy już przyszedł do pustelnika i dowiedział się, że Alina nie żyje. Mówił o oczkach, które listkiem nie zapomina, jak z grobu wyrosną. I dalej, nieraz ją srebrne uplączą pioruny, nieraz rozkwitły zatrzyma bławatek, nieraz jak dziecko staje i z tchnieniem zdmucha cykorii opuszczony kwiatek. A więc taka uplątana w łodygi i zatrzymana przez rośliny jest Alina nie tylko w relacji Filona, ale także na płótnie Wyczółkowskiego. Jest to nawet kwiatek cykorii z przytoczonego fragmentu, a mianowicie jego barwę mają latające nad zmarłą motyle. Słowa Filona brzmią więc tak, jakby patrzył na ten obraz. Zauważył to w komentarzu do reprodukcji Aliny w albumie z 1909 roku Czesław Jankowski. Pisał tak. Wyczółkowski spojrzał na martwą Alinę jakby oczyma Filona. Odmalował ją taką, jaką ujrzał, jakby ujrzał Filon. Również w tym samym tekście Jankowski zauważył, tak napisał o Alinie, trup Ofelii tonący w zwojach polnych traw i kwiatów. I do Ofelii na ogół tej z obrazu Milejsa porównuje się często Alinę Wyczółkowskiego, także i dzisiaj, ale można ją zestawić w ogóle z malarstwem prerafaelitów obu pokoleń. I taką całą można stworzyć galerię właśnie dziewcząt wśród takich dokładnie malowanych roślin. Jednak skojarzenie z bohaterką Szekspira, ukazaną w chwili śmierci, ma swoje uzasadnienie w kontekście genezy obrazu. Wyczółkowski napisał o tym, o swojej modelce do tej właśnie Aliny w ten sposób. Ciekawa modelka, leżała, chorowała, topiła się, uratowali ją. Na drugi dzień przyszła, opowiadała o tym. Ryby i żaby zbliżały się do niej w stawie we Lwowie. Rys Ofelii w postaci Aliny to kolejna nić łącząca obraz Wyczółkowskiego z dramatem słowackiego, w którym tak wyraźne są szekspirowskie intertekstualia. Nawiązania do Macbetha, Snu nocy letniej i Króla Lira. A także jak dowodził Włodzimierz Sturc do Ryszarda II. Hamlet i zresztą do Ryszarda III to wspominałam też. Hamlet bywa też przywoływany w tym kontekście, ale raczej w związku ze sceną, z reakcją Klaudiusza na teatr, na scenę teatralną urządzoną przez, na przedstawienie teatralne urządzone przez Hamleta. Natomiast wydaje się, że monologi szalonego Filona o Alinie mogą być odpowiednikami piosenek obłąkanej Ofelii, o kochanku w grobie i jej kwietnej wyliczanki.
Podobnie może to dotyczyć sentencji Filona, które mogą być odpowiednikami słów Ofelii: wiemy, czym jesteśmy, ale nie wiemy, co się z nami stanie, albo odpowiednikami kwestii Laertesa. Ale już nie będę tego... Chciałam tylko te sentencje Filona tu przytoczyć, ale to można je samemu też wyłuskać z tekstów. Nieznalezienie gorsze niż zguba. Ach, w przeszłości świta szczęście stracone. Jam się nie zbogacił, a skarb znalazłem. I ta bardzo znamienna kwestia, kiedy Filon chce się dowiedzieć od pustelnika, czy umarli w grobie śnią. I mówi: pójdę i stanę na leśnym rozdrożu. Jeśli jaka jaszczurka zielona pobiegnie w prawo, to się w grobie marzy. Jeśli na lewo, to człowiek nic, kona i nie śni. To nie są tylko takie od bzdury opowiadane Filona, tylko właściwie można by je rozpatrywać jako wypowiedzi o charakterze filozoficznym. U Wyczółkowskiego teatr w teatrze jest zaznaczony za pomocą przestrzeni, namalowanej wbrew obowiązującym regułom obrazowania, takiego akademickiego obrazowania, tak właśnie jak wbrew regułom pisania dramatów Słowacki tworzył balladynę. Współcześni krytycy Wyczółkowskiego dopatrywali się w tym nieporadności. I tu cytat z recenzji. Nie rozumiemy wcale ukształtowania powierzchni, a ponury las sosnowy zamykający krajobraz, chociaż wydaje się bardzo bliskim pierwszego planu, jest tak maleńki, jak gdyby się składał z sosen wysokości grzyba. Tymczasem łąka i las to jakby rozłożenie na płaszczyźnie dwóch geometrycznych powierzchni, czyli jakby ścianki scenograficznej z drzewami, która jest prostopadła do sceny, na której leży Alina. Wyglądałoby to mniej więcej tak, gdyby ten obraz zaadaptować do sceny teatralnej. Jeśli Alina na obrazie Wyczółkowskiego jest widziana tak, jak patrzył na nią Filon, to znaczy, że Filon stał na tym samym miejscu, co malarz przed sztalugami. Nie może być więc Filon kimś zgoła niepotrzebnym, jak sądził Antoni Małecki czy Juliusz Kleiner. W liście dedykacyjnym do balladyny Słowacki pisze o Filonie, że ten szuka umyślnie męczarni miłośnych. Umyślnie, a więc z rozmysłem, świadomie. Tylko jeden jedyny Filon w całym dramacie robi coś umyślnie. Pustelnikowi swoją obecnością uświadamia, że ziemia to szalona matka, a więc otwiera mu oczy na prawdę, która to prawda kieruje losami wszystkich bohaterów dramatu. Szaleństwo Filona wyklucza go ze świata pozostałych postaci, podobnie jak jego język, jedyny wyraźnie wyodrębniony. Jeśli jednak dokładniej wsłuchać się w to, co mówi pasterz, rychło zauważymy, że posługuje się w istocie dwoma językami. Jeden, łączący elementy sentymentalnej stylistyki z odwołaniami do mitologii grecko-rzymskiej, to język maski Filona, język jego roli, język tego, kogo Filon udaje. Filon jest bowiem i postacią, i aktorem w tym teatrze. On jako jedyny z dawnego składu zostaje przy życiu, a jego maska sentymentalnego nudziarza okazuje się niezbyt szczelna. Wydaje się, że Filon tylko udaje rozpoetyzowanego, półobłąkanego kochanka. Kiedy przestaje grać tę rolę, jest zupełnie inny. Potrafi zgłosić morderstwo, nie zapomina o dowodach rzeczowych, hamuje pozorowany słowotok i formułuje precyzyjny raport z następujących po sobie krótkich meldunków w scenie sądu. Mówi tak: oto maliny, oto malinowy dzbanek, a oto nóż. A te maliny były pod głową zabitej dziewczyny. Nóż był w jej piersiach. Słuchajcie, patrzcie. Oto na tym dzbanku znalazłem martwą o wiosny poranku, zabitą nożem. No, czy tak mówi ktoś, kto jest rozpoetyzowany?
Już wcześniej, w pierwszym dialogu z pustelnikiem, Filon kilkakrotnie zapomina o emfazie i potrafi mówić zupełnie niepoetycznie, chwilami obcesowo, nawet z ironią. Musisz być chory, gadasz nieprzytomnie. Wsadź starcze głowę w strumień kryształowy, może ochłonie. Nudzi mnie ten stary. I dalej. O tym inną razą mówić będziemy. Jest wręcz impertynencki. Już tutaj ten jeden z cytatów jest zresztą cytatem, powiedzmy, sytuacyjnym z czwartej części Dziadów, a ten ostatni jest cytatem słownym, bardzo dokładnym z monologu pustelnika Gustawa, ale mniejsza o tym. Badacze twierdzili, że Filon reprezentuje poetów sentymentalno-romantycznych, ale również posługuje się nie tylko wyobraźnią, lecz i pamięcią kulturową. Na zmarłą Alinę patrzy jak Sarrazin na Zambinellę Balzaka, spojrzeniem skażonym przez pamięć sztuki. Mówi tak, jak marmury blada, a taka podobna do nieśmiertelnej bogini. Również w opisach Aliny przywołuje popularną w rzeźbie figurę nimfy opartej o dzbanek. Poza tym Filon, jak zauważa pustelnik, wywraca świata boskiego porządek, a przecież taki cel stawia poeta przed balladyną, której każe urągać się z porządku i ładu, jakim się wszystko na świecie dzieje. To chyba dość znamienne. Wątek, ojej, ja już strasznie długo mówię. Czy jeszcze mogę 10 minut? Tak, jak najbardziej. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wątek Filon, Alina, rzadko był zauważany jako problem badawczy. To problem miłości niespełnionej i przede wszystkim niemożliwej. Niemal teoretyczny model takiej miłości, nie pozbawiony zresztą pierwiastków zmysłowych. Ujawniają się w ujęciu tej miłości utrwalone w kulturze motywy, które ulegają odwróceniu, przenicowaniu. Na przykład motyw mężczyzna spotykający nimfę, boginię, pasterkę, Bacchus i Ariadna. Albo tu już takie typowo pasterski obrazek. Albo też mit Endymiona, który przywołuje zresztą sam Filon. W Balladynie jest odwrotnie, to tym wiecznie śpiąca jest dziewczyna, a aktywnym jest mężczyzna. Czy zatem i Alina Wyczółkowskiego byłaby obrazem o miłości? O ironii losu, która łączy kochanków za późno. Taki sens kompozycji poświadcza stworzony 3 lata później obrazek Jakich wiele Wyczółkowskiego. Autor tak określił jego treść. Para młodych przygląda się w pracowni artysty obrazowi Alina. Słowa malarza świadczą, że oglądana przez młodych Alina nie trafiła do obrazu przypadkowo. Podobnie nieprzypadkowe obrazy znalazły się w innej, treściowo pokrewnej kompozycji z tego samego roku. Wyczółkowskiemu najwyraźniej zależało na tym, żeby obraz był rozpoznawalny. Dlatego cytując go tutaj, zmienił jego kompozycję, przesunął Alinę bliżej krawędzi i obszar nad jej postacią znacznie podwyższył. Było to potrzebne, aby zidentyfikować ten obraz właśnie jako ten wcześniejszy o 3 lata od tego. Kobieta i mężczyzna siedzą we wnętrzu sami, jakby podglądani przez malarza, któremu pozują. Siedzą bardzo blisko siebie, ale każde wychylone jest w inną stronę. W stroju dziewczyny i w przybraniu leżącego obok niej kapelusza dominuje intensywna czerwień. Czerwona jest również parasolka, która leży jak szlaban na jej kolanach,
co może mieć erotyczny podtekst jako zagrodzenie dostępu do kobiecego ciała, podobnie jak w innych obrazach z tego rodzaju motywem. Barwa tworzy wokół niej krąg, który jeszcze wyraźniej niż układ ciała oddala ją od mężczyzny, a za to mocno wiąże z obrazem. Znajdują się z obrazem tym Alina. Znajdują się na nim bowiem dwie plamy czerwieni, których nie ma w oryginale, a które zostały wprowadzone właśnie na potrzeby cytatu. Czy jest to krew, czy też aluzja do erotyzmu, zgodnie z kulturowym znaczeniem koloru? Może obraz z Aliną, który skupia spojrzenie obojga bohaterów, podpowiada, że w kolejnej sekwencji czasu zmieni się niedookreślona sytuacja przestrzenna między mężczyzną i kobietą. Wszak mimo odchylenia postać kobiety wpisuje się w górnej części w zarys sylwetki mężczyzny, tworząc z nią jakby całość. Tak samo jak głowy w obrazie Zakochani Courbetta. Jeśli obrazek, jakich wiele, ustawić by w ciągu innych, pokrewnych mu z wielu względów płócien, to mielibyśmy serię obrazów o miłości i śmierci, wywodzące się tematycznie z obrazu Alina. Posługując się autocytatem, albo odwrotnie, budując tym obrazem komentarz do wcześniejszego obrazu, Wyczółkowski sięga głębiej, niż wynika to z samej kompozycji z Aliną, do dramatu słowackiego. Zorganizowana przez niego jawna interakcja obrazowa zdaje się pobudzona właśnie cechami utworu poety, samej balladyny, gdzie mamy teatr w teatrze, albo Ibeniowskiego, gdzie mowa o krwawym dramacie i jego niewinnej bohaterce, która w grobie nie zbrzydła. Słowacki przywołuje swój dramat wcześniejszy w Beniowskim, a Wyczółkowski w swoim obrazie późniejszym przywołuje swój obraz wcześniejszy. Znamienne, że w jednym i w drugim przypadku mowa o Alinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że... Już jestem. Myślę, że to, co pani na początku mówiła, to tylko rozbudziło nasz apetyt. Natomiast te trzy analizy poszczególnych obrazów, no naprawdę tutaj nas przeniosły w inny świat. Jak widać, można wyczytać z obrazowych przedstawień inspirowanych Słowackiego nawet pewne interpretacje, które zmieniają nasz sposób widzenia samych dramatów, jak tutaj mieliśmy, jak widzieliśmy w przypadku interpretacji pani Wodku Filona. Także no, bardzo to było ciekawe, pani prezentacja. Dziękuję bardzo. Na razie nie widzę pytań, aczkolwiek wielu z nas, około 25 osób, cały czas było z nami. Może dając jeszcze chwilę, bo zapewne jakieś pytania się zrodzą, ja chciałem też powiedzieć przy okazji, korzystając, że jeszcze mogę na online, że tak powiem, zapowiedzieć coś, to chciałem powiedzieć, że wszystkich zainteresowanych dalszymi imprezami z wydarzeniami z cyklu o dwustuleciu polskiego romantyzmu, który dopiero przecież zaczynamy, bo to projekt dwuletni, powiem, że jeszcze do Słowackiego będziemy wracać. Cały czas jest cykl pani profesor Ewy Grzędy o podróżach Słowackiego. On się okazuje na Facebooku Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i moim. Także tu część z Państwa na pewno to śledzi, także zachęcam tutaj do poznawania podróży Słowackiego. Natomiast jeszcze pod koniec maja będzie spotkanie poświęcone muzyce romantycznej.
Franciszek List będzie tutaj bohaterem, pani profesor Kamrat nam o nim opowie, to będzie 25 maja. Natomiast od czerwca będziemy próbowali już, jak sytuacja na to pozwoli, inicjować spotkania, że tak powiem, w realu, a nie online, wracając tu do wersji online raz po raz tylko. I na przykład chciałem powiedzieć, że będzie to cały cykl rozpisany na zasadzie półtora roku, poświęcony między innymi Słowackiemu, ale też innym poetom romantycznym. Ten cykl będzie, wszyscy, którzy z Poznania nas i okolic śledzą, także tutaj jest zaproszenie, on się będzie odbywał w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, będzie poświęcony i tym bardziej znanym poetom i pisarzom romantycznym, jak Słowackiemu, Mickiewiczowi, Krasińskiemu, ale również troszkę już zapomnianym poetom takim jak Lenartowicz na przykład. I to będzie w Poznaniu. Natomiast też będziemy poświęcać dużo czasu Malczewskiemu jako pewnemu przykładowi dziedzictwa romantyzmu i przerwy młodej Polsce. I tutaj będzie cykl w różnych muzeach narodowych w całym kraju imprez poświęconych właśnie Jackowi Malczewskiemu. Jeszcze powiem, że też przewidujemy taki cykl spotkań polscy romantycy na dworach szlacheckich i to będzie w całej Polsce, tam w tych miejscach historycznych, gdzie romantycy polscy bywali. Będzie też taki cykl poświęcony romantycznemu ogrodowi angielskiemu jako produktowi, pewnemu zjawisku wczesnoromantycznemu. Także to tak tylko tytułem zapowiedzi tych wszystkich wydarzeń dotyczących epoki romantyzmu. No, korzystając z tego, że jeszcze z Państwem się widzimy za pośrednictwem YouTube'a, Blogpressu. Ja bym miał, wracając do dzisiejszego wykładu, miałbym takie pytanie. Pozwoli Pani, jeszcze raz wrócę do Malczewskiego, bo czy mogłaby Pani bliżej powiedzieć, bo może mi to umknęło, ten obraz, który Pani pokazywała, gdzie on się znajduje, Malczewskiego. Były dwa rysunki, tak, a trzy, a potem Pani mówiła o obrazie. Obraz jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Aha. Dobrze, a czy Pani też kojarzy, czy to te rysunki, które wszystkie, czy to są wszystkie rysunki Malczewskiego do Balladyny, czy też jakieś Pani pominęła? Być może są jakieś inne, ale ja jakoś nie zarejestrowałam, może gdzieś przegapiłam. No one są, wydaje mi się, że jeszcze jest jeden czy dwa rysunki w Muzeum Narodowym w Warszawie właśnie, to są takie młodzieńcze rysunki jego, bo one były prezentowane na wystawie 2 lata temu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Także no, nie dam głowy, ale mi się zdaje, że właśnie do Balladyny też były. No to tam młodzieńczy, on miał 16 lat. A czy w tej Pani książce, którą mam nadzieję jeszcze w tym roku, tak? Nie wiem. Ta będzie poświęcona książka całości recepcji, tak? Również obrazom Malczewskiego? Tak, oczywiście. Tak. Tak. Czyli tam będzie Jan Hellim. No, o Malczewskim będzie osobny rozdział i o Angelim osobny rozdział. Także tak. Dwa razy będę o Malczewskim mówić. Jeszcze miałbym jedno pytanie, bo Pani wspominała o jubileuszu. Te jubileusze, zwłaszcza ten 1909, on obrodził no, cyklami różnych pocztówek, rysunków, ilustracji. A czy jubileusz w 1939 roku, wiadomo też ta wystawa szykowana w Kamieńcu, czy tutaj też w równym stopniu obrodziło, że tak powiem, ta rocznica no, przedstawieniami rysunkowymi, obrazowymi, plastycznymi Malczewskiego? Przepraszam, Słowackiego? Wydaje mi się, że nie. Ja bym łączyła ewentualnie te drzeworyty Władysława Żurakowskiego z tym jubileuszem, ale na pewno na wystawie Słowackiego w Krzemieńcu były tylko projekty scenograficzne w wielkiej liczbie.
Natomiast współczesnych obrazów raczej nie było. Były osobno wystawiane widoki Krzemieńca i fotografie, które tam na miejscu artyści robili. Natomiast nie było tak jak w 1927 roku na wystawie we Lwowie i w 1909, że znalazły się tam przykłady prac inspirowanych twórczością Słowackiego. Aha, jeszcze jedno pytanie tam. Ja rozumiem ten skrót. Lwowska Galeria Sztuki, tak? Tak. A propos Marczewskiego, że te rysunki były. A jedna była na aukcji, a to była jakaś niedawna aukcja, czy też to była tam rysunek Aliny, pani tak podpisała, że to jest aukcja? Ja to gdzieś mam zanotowane. Ten rysunek z Aliną pojawiał się na kilku, jeśli nie na kilkunastu kolejnych aukcjach w ciągu ostatnich 8 lat może. Także on tak krążył i na kilku aukcjach jest. Jeszcze jakby ktoś, bo będzie też nas wiele osób oglądało później, nie na żywo, gdyby pani jeszcze powiedziała, gdzie póki nie ma pani książki, czy są jakieś artykuły, czy gdzieś można przeczytać o właśnie tym temacie recepcji malarskiej Słowackiego? To znaczy jest mój artykuł właśnie o Balladynie, który tu streściłam, a właściwie głównie zilustrowałam i trochę poszerzyłam w tekstach drugich, chyba z 2015 roku może. Tekst o Lili Wenedzie jest w czasopiśmie wydawanym przez nasz instytut, przez Konteksty, w Kontekstach sprzed, no nie wiem, 3 lat. I jest jeszcze tekst pod tytułem Malowany Angeli, wydany w jednym z 3 ogromnych tomów wieńczących konferencję poświęconą Słowackiemu w 2009 roku zorganizowaną w Białymstoku przez Uniwersytet w Białymstoku i tam jest mój tekst o Angelniku. No ale od tego czasu ja znalazłam jeszcze sporo innych nowych przykładów, także... No tak, tak, widzieliśmy tutaj bardzo dużo. To jest no, rzeczywiście jeszcze... pod wrażeniem. Jesteśmy ile... Przepraszam bardzo. I jeszcze jest o scenografii... Nie, jeszcze jest mój tekst o Śnie srebrnym Salomei, o jednym z obrazów. Tu łatwo znaleźć w internecie, on został wydany w Kijowie, w takim zbiorze pokonferencyjnym w Kijowie i o scenografii właśnie Franciszka Siedleckiego, o którym tu była mowa, o scenografii też do Snu srebrnego Salomei. I to jest w takim tomie poświęconym profesor Lidii Kuchtównie sprzed 2 lat. A jeszcze mam takie na zakończenie pytanie ogólniejsze. Czy pani mogłaby na podstawie, no bo tutaj pani Balladynę analizowała, natomiast czy można by poprosić o taki jakiś ogólniejszy wniosek właśnie z tego, w jaki sposób przedstawiano utwory Słowackiego? I czy tutaj dałoby się na przestrzeni no, wielu dekad i czy tu by dałoby się jakieś takie ogólne zjawiska, kiedy on określić czy wyodrębnić, na przykład kiedy on najczęściej, czy to były rocznice właśnie, kiedy najczęściej był ilustrowany, czy też kiedy najwięcej tych obrazów do jego twórczości powstawało, czy one... Czy już po wojnie na przykład to się skończyło jakby, czy to zainteresowanie malarskie słowackim gasło, czy też jest jakiś taki punkt szczytowy, czy to będzie właśnie ten 1909 rok? Taka duża seria obrazów powstała w latach 80. XIX wieku. I to jest ten taki pierwszy okres, lata 80., tam mniej więcej do 1900.
Potem jest ta fala w 1909 roku i potem przy okazji wawelskiego pochówku jest trzecia fala, już dużo słabsza. I to jest taki ogólny obraz. Po II wojnie, no oczywiście powstawały jakieś pojedyncze ilustracje w książkach, ale to są zjawiska zupełnie marginalne. Przynajmniej w Polsce, bo gdzieś wydaje mi się, że nie wiem, czy na Ukrainie widziałam coś, ale w tej chwili nie pamiętam. Natomiast jest ciekawe, że były, że Balladyna, Angeli, to są utwory ilustrowane, czy też ukazywane najczęściej, natomiast, no nie wiem, takie jak Mazepa, czy Beniowski, to ich prawie w ogóle nie ma. Są utwory, do których trudno znaleźć jakikolwiek obrazek. I to jest i nie świadczy to, to znaczy na pewno świadczy to o tym, co było popularne, co było lubiane, co było czytane, ale też nie do końca. Też nie do końca, bo z różnych innych źródeł, właśnie nie na podstawie obrazów, można stworzyć jakąś taką mapę tego, co było czytane w różnych okresach, ale niekoniecznie odpowiadało to jakby temu, co było malowane. No, jeśli chodzi o Beniowskiego, no to nie tylko jako inspiracja, ale między innymi ten piękny obraz Malczewskiego, Tryptyk Pić nad strumieniem, prawda? Tak, ale ja mam... Tak. Tak? Ja mam pogląd taki, znaczy no to wszystko jedno, no ale... To może się pani podzielić tym poglądem, bo to ciekawe. To jednak nie, no bo to jest właśnie, a propos właśnie tego obrazu, tak? To znaczy nie, no ja chciałam powiedzieć, że Malczewski oprócz takich obrazów ewidentnie nawiązujących do fabuły różnych utworów, do bohaterów konkretnych, namalował dużo obrazów do, nie do utworów, tylko do cytatów. I to jest jakby osobna kategoria moim zdaniem. I to nie tylko on, ale on przede wszystkim jest tutaj przedstawicielem takiej osobnej dziedziny, powiedziałabym właśnie. Jakby obraz... Chyba właśnie jest na strumienie do tak. Takiej kategorii należy, prawda? Bo to było to cytat. Ja tak uważam. No, nie ujmuję to jednak piękne, tak? I jakieś może tutaj inspiracje nastrojem, no trudno powiedzieć, tak? Ale rzeczywiście. Tak, ja do Malczewskiego wracam, bo pani wie, jest mi szczególnie bliski i w lutym przyszłego roku będzie wielka wystawa w Krakowie, tak? Którą też współuczestniczę w przygotowaniach w Muzeum Narodowym w Krakowie i tam właśnie chcemy pokazać, no właśnie te wszystkie, oczywiście, bo to będzie wystawa dotycząca romantycznych inspiracji twórczości Malczewskiego, nie tylko słowackim, ale tam właśnie chcemy zgromadzić jak najwięcej rysunków i obrazów, które były inspirowane właśnie słowackim. Oczywiście najwięcej tutaj, jak widzę, to nie tylko Malczewski się inspirował Angelim i nie tylko właśnie ten okres, kiedy on malował najwięcej takich obrazów, czyli lata 80., ale widzę, że to było też z tego, co pani mówi, szersze jakby zjawisko, bo to odzwierciedleniem jakby szerszego zainteresowania, tak, w latach 80. i zresztą przecież, jeśli się nie mylę, wracał do tych inspiracji Angelim, później Malczewski właśnie też koło roku, no w pierwszej dekadzie XX wieku, tak? Czyli pewnie koło tego roku 1909. Czyli to by był taki wniosek chyba, tak? Nie wiem, czy tu mnie pani poprawi, że to też te okresy, w których Malczewski zajmował się szczególnie słowackim, były jakby odzwierciedleniem czegoś zjawiska szerszego, tak? Czy to nie tyle on inicjował, co coś tam w powietrzu takiego było, że po prostu wiele, że następowały powroty jakieś, tak, do słowackiego. No bardzo możliwe, ale też możliwe, że Malczewski
Ja przypuszczam, że lektura Słowackiego przez Malczewskiego to jest rzecz bardzo indywidualna i od pewnego momentu intymna. I niekoniecznie to musiało być jakimiś zewnętrznymi czynnikami uruchomiona ta potrzeba nawiązywania do Słowackiego. No tak dotychczas myślałem, ale tutaj z tego, co pani mówi, jednak to było też, znaczy się nie to, tylko po prostu był to element jakiegoś większego zainteresowania twórczością Słowackiego. A jak wiadomo, Malczewski malował najpierw głównie do Słowackiego pod wpływem ojca, tak, i jego miłości, Juliana Malczewskiego, miłości do Słowackiego, stąd te jego młodzieńcze próby, tak, rysunkowe do Lili Wenedy, Jana Krzysztofa Baldadyny i wielu, wielu innych. No i z tym, że też, nie wiem, co pani na ten temat sądzi, ale też są podzielone zdania co do tego, bo w listach Juliana Malczewskiego do Jacka on wręcz, a propos Angelego, tak, i Elenai, śmierci Elenai, on bardzo szczegółowo dzielił się swoją wizją tego, jak to powinno być namalowane. No i tutaj badacze są, jakby historycy sztucy, podzieleni, ponieważ z jednej strony podkreślają ten wpływ, jakim ulegał Jacek i wpływ w ogóle, inspiracje ze strony ojca i też niesamowita wyobraźnia malarska tego człowieka, który był przecież prostym urzędnikiem, a jednak potrafił tak odczytywać Słowackiego, ale inni podkreślają, że jednak Jacek, mimo że tę tematykę jakby podejmował, to jednak nie do końca, czy też miał swoją wizję i tylko z pozoru dał się inspirować przez ojca, natomiast jednak przedstawiał zupełnie inaczej, no zresztą nic dziwnego, ale tutaj są różne zdania, jeśli chodzi o tę inspirację z samego ojca. Czy coś, jakiś komentarz można by jeszcze na ten temat? Nie, to ja się boję, dlatego że to jest temat ogromny i każde zdanie pociągnie za sobą 10 kolejnych, bo to jest w sumie dość skomplikowane i no, to jest ogromny problem, także nie chciałabym tego nadgryzać tylko. Dobrze, no to zostawmy sobie ten problem może na inną okazję. To nie tylko ja tutaj drążę ten temat, ale widzę, że tak na Facebook, jeśli go traktować miarodajnie, no to właśnie bardzo duże zainteresowanie jest, bardzo żywa jest miłość do Malczewskiego, także stąd te moje pytania też, no nie tylko ja jeden tutaj szczególnie do tego chciałbym nawiązywać, ale może jest to pomysł na to, żeby jeszcze raz się spotkać już może w realnym świecie z panią doktor i nauczyć panią w ramach tego projektu na specjalny wykład poświęcony właśnie malarstwu Malczewskiego, rysunkom do Słowackiego, więc odłóżmy sobie to w czasie. Póki co, no myślę, że tutaj na tyle pani szczegółowo opowiedziała o tych trzech obrazach i przedstawiła wiele innych, że nie będziemy tutaj się obrażać, że nie ma pytań. Myślę, że wszyscy byli zasłuchani i bardzo wiele można było z tej pani prezentacji się dowiedzieć. Myślę też, że należałoby jeszcze, bo to tak duży materiał, że należy jeszcze wrócić może przy czasie i drugi czy trzeci raz pooglądać, co dzięki YouTube'owi właśnie będzie można zrobić, bo przypomnę, że wszystkie te nagrania, transmisje za 10 minut po wydarzeniu będą umieszczane przez na YouTubie BlogPressu, także zachęcam do wszystkich, którzy jeszcze później sobie przypomną o tym wydarzeniu, że jeszcze można je zobaczyć i też zobaczyć powtórnie. Mamy tutaj komentarz jeszcze, może sprowokowany moimi słowami. Tak, pani Ewa pisze, ostatnio wpadło mi w ręce wydanie dramatu Słowackiego z 1952 roku. Ilustrację do utworów poety wykonał Jan Marcin Szancer. Piękna rzecz.
Tak, czy pani tutaj coś by chciała dodać do tych ilustracji z 52 roku Szancera? No nie, no mam tę książkę również, z tym, że ja się tym, że to są właśnie, to są pojedyncze książki, a nie ma takiego, takiej potrzeby tworzenia obrazów, które istnieją poza książką, które są, no są zupełnie innymi tworami, a zwłaszcza już w XX wieku niż dawniej. Także ja nie, to oczywiście to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe dzieło, skądinąd Szancer, i wyszły jeszcze prześliczne rysunki do Antoniego Uniechowskiego, do peregrynacji księcia Radziwiłła Sierotki. Nie peregrynacji, tylko przygotowań do tych peregrynacji. To prześliczne. Szancer też zrobił ilustrację do Janka, co szył buty. I takich różnych jeszcze drobiazgów w książkach można by znaleźć sporo, ale takie obrazy osobno wystawiane, to już raczej chyba musiały być takie trochę passé, gdyby się pojawiły. Wlastimil Hoffman malował jeszcze, tylko po wojnie ciągle tam coś do Słowackiego, ale to tylko taki był margines raczej. Tutaj też pani profesor Grzęda pisze wspaniały, inspirujący wykład, można słuchać bez końca. Pani Małgorzata Wdowczyk, pani emerytowana dyrektorka Szkoły Podstawowej na Kujawach, imienia kuratorki tej wystawy z 1939 roku. Także no, jesteśmy tutaj i byliśmy słuchani i widzę tu z Wiednia, i z Wrocławia, i z Opola. Ludzie się zameldowywali, także to tak tytułem tylko informacji dla pani doktor, żeby wiedziała, że tutaj żywy był oddźwięk i jeszcze wiele osób. Tak z praktyki wiem, że najwięcej osób później, w kolejnych dniach będzie tutaj wchodzić i sobie to oglądać. Ja przypomnę na zakończenie jeszcze raz, że za tydzień 13 maja będzie wykład poświęcony europejskiemu romantyzmowi, mianowicie tematowi melancholii w twórczości głównie francuskich romantyków, więc zapraszam serdecznie na wykład 13 w przyszłym tygodniu. Oczywiście też kolejne wykłady czy prezentacje pana Tomasza Kuba-Kozłowskiego o kresach, o rezydencjach kresowych, to będzie 18 i później, jak już mówiłem, 25 jeszcze wrócimy tym razem do tematu muzycznego i pani profesor Małgorzata Gamrat opowie nam o Franciszku Liście i jego związkach z Chopinem. A póki co bardzo serdecznie pani doktor dziękujemy. Dziękuję też wszystkim państwu, dziękuję też panu Kosakowskiemu za obsługę techniczną z ramienia BlogPressu i pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa. Dziękuję bardzo i zapraszam do ponownego udziału w kolejnych wydarzeniach, o których, jak już powiedziałem, najwięcej można na Facebooku Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową przeczytać. Także dziękuję uprzejmie i do usłyszenia. Do widzenia.